Okej. No i co? Kogo my mamy? Kto przyszedł? Tylko Tuxi i Sweezy. Gdzie reszta? Już mam dwie osoby w lobby. Mam Michaela w lobby i Marcina. Okej. Gra Michael, gra. Tylko raczej ja bym tutaj na Michaela nie stawiała, bo chłopak zrobił 2/4 miejsca, także raczej będzie miał dość mało punktów. Chyba nie da mu to żadnej topki teraz. Ciężko powiedzieć. Jak zrobi pierwsze miejsce, no to może maksymalnie o top 3 może walczyć. Okej. Jest Paweł. I reszta chłopaków. Napisz tam w tym, w lobby, że zapraszam na DSC. Mogę wbić do lobby i mu nakopać po przyjacielsku. Wiesz co? Dla ciebie mogłabym zrobić wyjątek i jako randoma cię wrzucić, Gabi. Zobaczymy, czy będą wszyscy. Wszystkie, którzy są Gers, dają reszcie, jeszcze w LoLu nie ma. Dobra, czyli tak, HQ nie ma. Marcin jest, Sweezy jest, Michael jest, Potima nie ma, Paweł jest i Norden Gorgon. No to piszemy do chłopaków w takim razie. Czekamy na ciebie. HQ. I kto i po tym jeszcze? Okej. Hejka. I ja bym powiedziała, że tak na spokojnie dajmy sobie jeszcze 5 minut. Nikt co prawda nie pisał do mnie, że go nie będzie i żeby poczekać. Ale o Gabi, jak się pierdzielił. Gabi, jeśli będzie grać z nami, jeśli nikogo innego nie będzie, oczywiście będzie jako random, tak? Więc jak ma ochotę, jak najbardziej niech sobie przyjdzie. Niech sobie zagra. Nie będzie się liczyć do innych. Nie gateł, bo ty już grałeś. Już byłeś. Dobra, no to tak jak mówię, 5 minutek. Ja idę jeszcze do toalety i zaraz się słyszymy.
Dobra, ja już jestem. No i co? No. Nie ma. No piszę dopiero co z tym, ze Swizim, czy musi siedzieć na Discordzie, bo z kimś gada. Nie chce siedzieć z nami. Zatem jak nie ma, jak ja tutaj wymagam, żeby się zapisywali. Jest konkursy, jest wydarzenie, zainteresowani. No i jest Michael zapisany, także. Że no. Słychać mnie na Discordzie? No, teraz tak. No nic, no mi się wydaje, że chłopaki to już nie odpowiedzą. Wszyscy są niedostępni. Tutaj po tym widzę. Wczoraj się spóźnił, dzisiaj też. Dzięki. Co tam się u Swizziego dzieje? Ciekawa jestem, jak to jest, bo jak aż trzy osoby nie przychodzą z jednej grupy i trzy osoby nie przychodzą z drugiej, to aż się na usta ciśnie powiedzieć, że po prostu nie wiedzieli kiedy. Że nie znali daty, myśleli, że może w następnym tygodniu, a nie dzisiaj. Bo że wszyscy byli zapisani. Wracam do lobby, nie wiem, co mi się stało z internetem, muszę sobie zrestartować. Wszyscy byli zapisani, cała ósemka z tej grupy zapisani wczoraj, więc nie wiedzieć o tym, że na drugi dzień grają, no to... No nic, która jest 39. Myślę, że jak Sweezy dojdzie do lobby, to możemy zaczynać. Rzucił ktoś invite'em? Tuxi, weźmiesz ten? A, Marcin ma. O, ma znaczenie. Dzięki. Dobra. Zresetujesz też Sweezy? O, właśnie. Właśnie, o to chodzi. Pytasz mi w myślach. Dobra, chłopaki. Nie ma co przeciągać. Marcin ma lobby, także właśnie. Niech zaczyna. No, a wy wszyscy mutować się i do widzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dość długo szuka tych gierek na normalu. Wyjątkowo długo.
Na nic. Jak i tak szuka jeszcze lobby. Popatrzmy na świniurki. Co tam ciekawego się u nich dzieje? Jedna zapuszcza motorek i wcina sianko. Reszta sobie udaje, że śpi. O! Coś się dzieje. Dobra jest u ciebie jakość streamka. Na razie nie widzę żadnego problemu, ale zacznijmy grę, bo dopiero wtedy stwierdzę. Okej, kogo my tu mamy z randomku? Dwa diaksy i prawdopodobnie jeden unranked. Może sobie od razu ich sprawdźmy. Tam. Pilot. Pilot jest unrankedem. I na normalkach. Tak 50-50 idzie. I dalej mam. Hey it. Mamo. Hey, ten pan to jest D2. Chyba będzie tutaj dość mocno zawyżać lobby, bo nawet był masterem wcześniej. Ciekawe. Renowanko nowego buildu. Tak. Sobie ostatnią osobę. Jest BHZRT. Zaczęło się ładnie. I ostatni randomek to jest D4. To nic. Okay. Nie wynajdziemy. Tam jeszcze. SQ się obudził właśnie. No niestety. Troszkę późno, panie Eszkiu. Za późno. Okej. Okay. Jest tu Xi, tu jest Sweezy. Chyba wszystko. Okej. Okay. Nie zagra Jordlami w finale. No właśnie. No właśnie. Miał zagrać. I co? No i... Jest jak jest. Może właśnie dlatego nie przyszedł, bo się bał tych Jordli. No i dobra, zobaczmy jak tam argumenty. Okej. Okay. Ale to był szybki weak spot. Oj. Tuxi. Cybernetyki. Wszystkie są neutralnie dobre. Obiektywnie dobre. Ale nie ma czegoś takiego, że o, na pewno któreś z nich jest super i na pewno bardzo bym chciał. No i są jordelki. Okej, okay, fajny początek. X. No to Tuxi nam będzie EshQ zastępować w takim razie. No to jest... Ciekawe.
ciekawe, co dostał. Aha. No, zastanawiałabym się, czy to rzeczywiście jest takie useless, jak on uważa. No dobra. O Jezu, co to za Blitzcrank? Co to jest? Prosto po minionach już taki srebrny Blitzcrank. Srebrna pucha to mocna sprawa. No i prawdopodobnie wygra mu to Rubę. Zobaczmy, co u Tuxiego. Tuxi? Udało mu tutaj tymi jordlami prześlizgnąć dalej. O, słyszałam jakąś lulkę. Wielulu, Baziksy. Jeszcze nic tutaj nie robi szału, no. Ma same podwójne czempiony. Co? Dwa blue? Dwa brandy? Dwa blue. Okej. Okay. Ciekawe. No i Paweł tutaj też randomowy srebrny WW. Cześć, Fedyx. Chodź tutaj do nas pogadać. Jest Kamilka. Caitlyn nie jest. Okej, Wex wiesz. A ten Kora z łukiem to takie se. I to jeszcze łuk, który był na ławce. Czy można by było na Wex złożyć Titana, nie? No ale może tutaj chłopak ma inny zamysł, tak? Właściwie mam i jestem głównym grillowym u mnie. Ja tylko tak na chwilkę. Szkoda. Ale mimo wszystko baw się tam dobrze, najedz się dobrze i no. O 21 mogę na chwilę wbić. Jak na chwilę, to co? To wiesz tam. No dobra. Jakie to wybory będą u chłopaków? No najbardziej mnie zastanawia te podwójne blue. Będę musiała się przyjrzeć, kto w ogóle to podwójne bluma. Aha. Okej. That's interesting. Ale z drugiej strony, no, jak gra ci dała cztery łezki, no to co innego zrobisz, nie? No tak, no. No to nadal losowo, nie? No. Tym razem. Tutaj mamy randomka, który dostał dwóch snajperów, także już nawet zeslamowany Infinity Edge
To jasne, że tutaj będzie gin robiony, 100%. Podam do gości, będę później. Dobrze, FedEx. Trzymaj się w takim razie, do później. No i jeden z naszych randomków ma 100 HP i robi pierwsze miejsce. Także no, panowie. Tutaj dwie Leonki u Swizziego. Swizzy, one czekają na ciebie. Mówię ci. Oj, tak. No. A u Tuxiego? Tuxi już dostał Ari. Okej. To jest bardzo szybka Ari. Oczywiście 2% miał na wszystko, ale taka Ari szybka to jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Ciekawa jestem, czy on będzie szedł w tych Jordli. Mi się wydaje, że chyba nie. Ale no. Za szybko może tutaj nie warto oceniać. Swizzy też przegrał i to przegrał na WW. A Michael miał srebrnego WW. To nie on. Był tutaj ktoś, nie? Ze srebrnym WW, który miał ten itemek, co zastąpił GA. Znowu randomy topkę zajmą. No właśnie. Panowie, proszę się tutaj nie ten. Nie uśmieszać się. Robić co należy, a nie. Lilat na samym dole, a Lilat ma największą rangę z randomów. Ma D2, z tego co pamiętam. Może to taka taktyka, nie? Niewykluczone. Powiedz proszę, Sweezy, jaką ty masz apkę, która pokazuje ci, na kogo prawdopodobnie będziesz grać i tak dalej? Ciekawości, bo powiem szczerze, że tak jak Blitza, TFT Tactics, Profesor widziałam, tak, Meta TFT jeszcze nie widziałam. Okej, rana. Tutaj typa 100 HP i niestety przegra. A gość jeszcze nie ma blue założonego. Kurde, jaki silny team comp mu się trafił. Zobaczmy do Tuxiego. A jest tutaj dalej. To Paweł. Pan Paweł miał takiego WW srebrnego. Okej, czyli co? Czyli Pawełek. I Michael będą sobie podbierać, tak? Michael przede wszystkim idzie w tego WW, tak? Bo ma już na nim QSS-a, ma Titans Resolve'a. Paweł być może nie, ale mimo wszystko, jak widać, nadal go trzymam. Michaelowi udało się wbić srebrnego WW. No i Tuxi ma 2 WW w sklepie. Widać, kto tutaj przetrzymuje. No i jest WW z perfektitemami. Okej. Zrobi całą gierkę. Chyba ta. Nie ma damage'u, żeby przejść przez to. Jeszcze na dodatek. Nie dość, że Michael ma już tego WW z perfect itemami, to jeszcze dostał Oriankę, a nawet dwie, bo jedna stoi na ławce. Okej, okay, a jak tam Sweezy? Sweezy wygrał. Jakie on tam ma itemki? A, i augmenty teraz jeszcze. Okej. Okay.
Tuxi już coś wybrał? Nie, też jeszcze nie wybrał. Xpot. Socialite. Second Wind też oczywiście byłby dobry. Jednak Weak Spot u Tuxiego. U Swizziego ten Attack Speed. Okej. Okay. No powiem szczerze, że tutaj nasi uczestnicy w takim razie mają, że tak powiem, trochę ułatwione zadanie, tak? Że jest tylko 5 osób. Co no? Terech i tak na pewno przejdzie dalej, nie? Trochę taka rana walkowerem mi wszystko. Okej. Okay. Grają na siebie chłopaki. Sweezy. Wygląda na to, że chyba Sweezy silniejszy, co? O, ten korki z tym łukiem to mnie tak ciągle zastanawia. A, chyba taki se wybór. Pan domek, który jest na dole, co on tam wkładał? Streama wywali. Okej. Okay. To miał być ten tak zwany Crazy Gin Novator. Zobaczmy sobie z jego. Jest Ginzo zrobione. Ginzo i Bramble Vest. Tutaj powiem szczerze, że nie jestem w stanie domyślić się w takim razie, w jaki build Tuxi będzie iść. Być może jakiś Draven, Leona i... Ciężko stwierdzić. O, Pawełek już dostał Dravena. I niestety Serafinka sobie nie poradzi. Tego w... Panie Sweezy, proszę tutaj hitnąć coś konkretnego i pokazać im, no, gdzie ich miejsce, a nie. Na jednego innowatora brakuje, co? Fajnie byłoby mieć jednak tego miśka. Tuxi włożył Blitzcranka, no jakąś Irelkę. Mutanty. A dość mocny już ten czogat, tak? Piąty level i srebrny czogat. O, dość mocna sprawa. Ale mimo wszystko orki z Ginzo chyba robi więcej. Tam pod Jordle mam 7 level i 0 gnat. O. Mutek. Kurczę, mam wrażenie, że Tuxi to sam nie wie, w pod co gra. Panie Tuxi, proszę się tutaj zdecydować, no. Wszystko i nic.
A jak tam Sweezy? Sweezy coś hitnął. Chyba nie. Przynajmniej nic konkretnego. Oj, te itemki też takie nierozpieszczające. Chociaż do łuku dołożyć miecz. Perfect itemy na Gina. Okej, okay. Tak też można. To będzie ten Jin? To nie będzie ten Jin? Orianka 2 weszła. Serafinka chyba na Morello czeka. No i reszta to tak biednie. O, grasz akurat na mutantów. Mutanci widzę z tego, że mają ten stakujący się wzrost. Dostał też tą bateryjkę. Gość, no fajny na ten. Fajny argument na mutantów. No ale jednak coś mu nie oddają. Mimo wszystko jakoś wszyscy są silniejsi od niego. No i jesteśmy w momencie, w którym znowu troje randomów są na dole, nie licząc Sweezy'ego, a nasi uczestnicy w czwórkę mają topkę. Michael się tam właśnie mocno utrzymuje. Ta Orianka weszła na srebro. Ci, którzy mówią, że WW is dead, to chyba mogą się nie zgodzić. A tutaj Sweezy na jakiego Crazola gra. Na taką trochę bardziej ulepszoną wersję siebie, co? I to jeszcze Serafinka srebrna. Ale chyba te złote... No. Ciekawa walka. Niestety Serafinka dokończyła. I to, o kurczę, na 6 levelu udało mu się tą Serafinkę z srebrną hitnąć. Na dodatek ten randomek ma ciągle Blue Buffa na ławce. Też czeka, żeby go odłożyć. Jakaś Ali srebrna się pojawiła. Zobaczmy do Tuxiego. Tuxi dalej też takie... takie coś, a nic. Nie mam naprawdę bladego pojęcia, co Tuxi może tutaj złożyć. Co on chce złożyć. Przepraszam bardzo. No i co ciekawe, Sweezy wygrywa tutaj na Tuxiego. Czy on będzie chciał tą Jinx chyba, co? No i niestety randomek podpierdzielił Jinx, która miała być dla dwoje. Że to... Nie. Co się stało, Hubi? Powiedz, co to tam się odwaliło, że ci nie pozwolili zagrać? Czy on zostawi tą Irelkę? Możliwe? Ale to co, miałby Irelkę z Betekiem i z Hojem? To chyba nie jest coś, co chcielibyśmy mieć. No ale to jest Tuxi. Tuxi tutaj gra kompletne dziwadło. No przyjechał później. O. To trzeba mówić w takich sytuacjach. Słuchaj, rodzinka, no. No nie ma takiego pierdzielenia. Ja mam ważniejszą rzecz do zrobienia. Jak wygram 5 dych, to się z wami podzielę. Tyle.
A teraz jesteś wolny, że nic nie robisz, czy coś tam jeszcze musisz iść? O, kolejne prizmatiki. Okej, kolejny atak speed. No, to może być bardzo ciekawe. A Tuxi co wybrał? Też wybrał atak speed. Jak chcesz, Hubi, to możesz podejść tutaj na Discorda. Pogadamy sobie razem, razem pooglądamy. No, ten mecz jeszcze potrwa pewnie z 10-15 minut. No i następny, no to już finał, nie? Także jak najbardziej możesz przyjść. Ale Silco za Jace'em. Chyba taki se wybór. I Giepek z Bramblewestem. No to też jest bardzo ciekawe. Gra na Marcinka. Co tam Marcin wymyślił? Marcin wymyślił Renatkę i ciągle ma tego Branda. Okej, fajnie. Dość mocny front lane, więc te postacie mogą sobie spokojnie tam damage pakować. Ubi do nas przyszedł. Dzień dobry. Pod Striker. Dobry wieczór, nie doszły zawodnik. Cześć, Hubi. Szkoda, że cię nie było, naprawdę. No, urodzinki, wiadomo, rodzinka się. Urodzinki, rodzinki, tak? No. Unlucky, naprawdę. No, następnym razem może. Następnym razem, no. Fajnie, że chociaż napisałeś, bo tutaj w poprzedniej grupie trzech osób nie było, w tej grupie trzech osób nie ma, także no, jest ciekawie. Jedynie to mogę na finał jako po prostu pograć, żeby nie było za nad domami. Możemy tak zrobić. Nie, raczej nie. Zostanie tak jak zostanie. Zresztą wydaje mi się, że finał jednak będzie 8 osób, nie? Bo A, to to jednak dobrze. 4, które wygrały godzinę temu i 4, które wygrają teraz. No to raczej chyba nikt się nie pomyli i nikt się nie wykruszy, tak wydaje. No, oby. Ale później będzie liczonko. Będziemy musieli Właśnie. podliczać wszystkich punkty, także jak najbardziej tutaj pomoc mi się przyda, bo matematyka to nie jest moja najmocniejsza strona. No, Także. akurat maturę z matmy będę zdawał, to. O! No. Tematycznie. Tak. Dobra, wróćmy To tutaj. No. na kogo tu patrzymy razem? Ja patrzę w tej chwili na Tuxiego, bo chyba będzie wyeliminowywać jednego z randomków. Tak, Zgadza właśnie. się. Randomek odpada jako ostatni. Mamy tak. Randomek pierwszy odpadł, drugi to jest Lilat, który ma 8 HP, więc prawdopodobnie też odpadnie. A trzeci randomek to jest Bąbelek BHZRD. On nie ma 50 HP. To jest chyba gość, który gra mutanty i całkiem nieźle mu podchodzą, także A jaki mutant w ogóle w tej gierce? ten, co stakuje się co parę sekund. No to mocny. A tu widzę, że taki ale innowator, tylko że w Jinx ze Silco u No Tuxiego. właśnie, no właśnie. Paweł też już tutaj ma Jinx i to taką dość silną. Tak. W ogóle jaka jest nagroda? No dla osoby pierwszej jest 5 dyszek, obojętnie czy PayPal, czy RP, czy PaySafe Card. Dla drugiej 20, dla trzeciej 10. I razem 80 zł dla zwycięzców. Klikiem można. No, możemy się umówić, że blikiem też można przelać. Nie ma problemu. Okej, okay. Sweezy tutaj ma już tego potwora dżinowego. Już. No, nie wiem, kiedy go dostał, bo się zagadaliśmy tutaj. Ale jest ładny dżinek, ładna serafinka. No, tak jak ja wczoraj, tylko że w lepszym wykonaniu. No.
tutaj gra na Michaela. Michael nadal nie dostał złotego WW. Właśnie, i... 5-3 i... Ile to Warwicka? 2. No, i ma tylko jeszcze 2 WW na ławce, także nawet blisko złotego nie jest. Właśnie. A 7 level już wybity, także... Może być nieciekawie. O, ale i... chociaż... Chciałam powiedzieć o odpadających osobach, bo niestety pożegnaliśmy Pawła, czyli naszego pierwszego uczestnika, i z Pawłem niestety się już nie spotkamy. Co oznacza, że czworo naszych uczestników, którzy zostali, niezależnie które miejsce zajmą, i tak przejdą do finału. No niestety, Pawełku, bardzo przykro nam, że już się nie zobaczymy w tym turnieju. No ale co zrobisz? No raz gierka da, raz nie da, nie? Lilat też odpadł. Także jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że mimo wszystko nasi uczestnicy zrobią pełne top 4. Ale widzę, że u Michaela drugi Warwick siadł. O, drugi Warwick siadł. No i to i tak trochę późno, nie? To już jest taki strasznie moment, gdzie... Strasznie późno na 5-5. Ładnie. Ale... Tylko dziwi mnie jedna rzecz, że jest etap właśnie 5-5, a on ma drugie miejsce. Patrz, patrz, co Michael pisze. Chłopaki, właśnie. Jeszcze 3 WW i 2 Queeny was pokoną. No. No, ale to jest... Ten WW to się skończył. No, wiesz, powiedz to właśnie Michaelowi, który ma drugie miejsce, tak? Tak jak tutaj Hubi zaznaczył. No. Złożył WW, kurde, z idealnymi itemami, no i co, topkę zrobił? Zrobił. No, to... no w sumie jak mu siadło itemy, to co no, ma się ograniczać. Dokładnie. Chociaż ja osobiście wolę już grać pod rzędę, jak mam. No, no, coś w tym jest. Rynda też tam właśnie. Tak, to akurat prawda. Michael miał srebrnego WW po minionach, a po golemach miał z perfect itemami. Tak, to się zgadza. O, no to też bym się skusił właśnie na jego miejscu granie. No ta, tylko mimo wszystko, nie? Ten no, WW. Ale jak to TFT? 8 level, a WW dalej srebrny, no. No prędzej jako zrobi na trzecim niż tego Warwicka. Ale dobrze, nie zapraszajmy. Tak, Sweezy tutaj dość mocno bije Tuxiego, czyli naszą drugą osobę, która nam streamuje. Mam nadzieję, że za szybko jednak Tuxi nie odpadnie. Oho, ho, jest Zeri srebrna. No, trzeba zrobić dla niej miejsce, nie? Tylko tak, z czego tu zrezygnować? Z Kamilki? No, rezygnujesz z 4 Clockworków. Jace'a też nie, bo to i frontlane gubisz, i innowatora. O, to by było 9 chyba wbić, co Sweezy? No, nie. Ale teraz nie wbije, bo ma za mało golda. Mhm. 64, no po tej rundzie może wbić 9. Jak najbardziej No właśnie, to by musiał czekać teraz. Tuxi wbija level. Wbił 9 właśnie. I co Tuxi dostał? No w sumie to nic nie dostał tak naprawdę. Ten level mu tak niewiele dał. Siadło! Jest, WW! Takie! O, jest dobrze. Jest Jon. Pojawił się. Wszyscy mają 9 level, a ja wbijam WW złotego. Tak jest. Tak. No i kończy ten Warwick. I niestety Sweezy pokonany. Co Sweezy pinguje? Na aha! Co ten? Michaela. No właśnie, co tutaj było? Co tu się zadziało? Tuxi niestety odpada. Nie jako piąty, ale to oczywiście mimo wszystko oznacza, że wchodzi do finału, tak? Mhm. Tak czy siak. Że... O, tu sprzedanie Jace'a i kupienie Serafinki. Over the Jace 2. Okej.
Ciekawe, ale w sumie to już końcowe etapy. Śmialiście się. No dobra. Teraz Marcinek. Jeśli mam być szczera, to uważam, że Marcinek nie ma wcale silnego teamu. No i niestety... Czyli rozstrzelał. Nie powiem, kto idzie. Dokładnie. Sweezy niestety pokazuje Marcinkowi, że no sorry, ja jestem silniejszy. Ale Marcin utrzymuje się. Jeden HP, ale trzyma się. Niestety... No, już powiem ci szczerze, mi wszystkich uczestników szkoda porówno. Ja po prostu jak widzę, że ktoś od nas odpada, to aż mi smutno. No. Chciałabym, żeby wszyscy wygrali. Tylko w tej grze. A gracz trzeci to jest random, tak? Tak, trzeci gracz to random. Właśnie, bo tam... Złoty raz Whisper na SGL-ów. No właśnie. Co tam on wymyśli? Czy on wygra na tego? Wygra na niego. Oj, to jeszcze bez bardzo żadnego problemu. Ale i jeden HP zostało. Niestety, ale unlucky dla Marcinka, naprawdę. Jejku, gdyby ten odpadł tutaj. O, niestety. Bluba no, wzięty. No. Sweezy tu mam wolnego Chase'a, wcześniej go sprzedał w sklepie, tak to teraz bym miał drugi, ale nie decyduję się na niego. Jednak nie. Ale sklepik mocny i relki. Ale to i tak nie jest nic, co Sweezy by chciał, nie? Nie. On tutaj myśli o innych rzeczach. Dwa, czy inne. Cieszę się, że top 4 w ogóle było. Wiesz, że tak źle poszło? Odcisz się na tym, na Discordzie. Mów, bo to i tak już ostatnie 4 rundy, także. Co mnie nawet... Nie, bo teraz ta klona gra. Sweezy to nie zabiją się. No, nieciekawa gierka. Mówisz? Jezus. Bo tu rzucam mikrofonem. All git. No i Sweezy wygrał na Michaela, także random odpadł. Mamy dwóch ostatnich. No, to co tam Marcinek, co tam nie wyszło? Te dwa blue nie wyszły, co? No, powiem ci tak, najpierw fragmenty, tak sobie sprawdzam inratę tych fragmentów, wszystkie tak 4-8 plus. No, ten fragment, który wziąłem, ma najwyższą inratę na start i tak jest beznadziejny jakby. Miałem blue buffa, więc już wiedziałem, że chcę iść AP, dostałem dwa D itemki, przerolowałem je, dostałem blue buffa i late game'owy itemek, szczałdzika. I do końca gry nie dostałem żadnej magii, jedną magię dostałem. No, to jest... Matematyka DF to oddaje po prostu. Tak, jeszcze rolowałem na 8 levelu po legendarki jakiekolwiek, ani jednej legendarki nie trafiłem, rolując 60 golda. W sensie 60 golda z 60, byłem 8, miałem 60 golda, zrolowałem 60 do 0, trafiłem jedną Ari, jedną Renatę i nie trafiłem żadnej legendarki, ani Silko, ani tam Kęcza, ani Wiktora, dopiero później dotrafiłem tylko tam Kęcza, dwóch Wiktora. Ja bym tutaj taką podpowiastkę malutką dała dla Sweezy'ego, bo Tryndamer najwięcej tutaj psuje ci życia, przez to, że się fokusuje na Jeanie. A jak zrobić, żeby się Tryndamer nie fokusował na Jeanie? Zostawić go samego, bo Trynda wchodzi tam, gdzie jest najwięcej postaci do grupy. Zamienić go Ezra. O, dwa. No. Ale rolka poleciała. Jest. A tu Sweezy jeszcze planuje Jeana 3, ale nie zdąży. Raczej nie zdąży, no. No nic. Dwóch bardzo, bardzo mocnych zostało zawodników. O, właśnie. Ale tak przedstawił tego... No, tak sobie, nie? Mimo wszystko. Strasznie dziwne lobby, mówi prezes. Ja się z tym zgadzam. Głównie przez Michaela,
który, no, kto by się spodziewał, że on zacznie wygrywać i zrobi pierwsze miejsce, dokładnie, kiedy, no, ten WW tak późno. Łatwik cały czas jest dobry. No cóż. No dobra. To co? To trzeba zupdate'ować w takim razie naszą listę. I jak zupdate'ujemy, no to zapraszam. W razie. Ja już myślałem, że w końcu będę mógł zrobić screena po gierce. No ale jest. Dobra, czy jest tutaj ktoś, kto by mi podyktował, kto tam miał które miejsce w poprzedniej grze? Właśnie, i teraz mamy tylko kosę. Znaczy, ktoś zrobił screena w ogóle? Można by na locie zobaczyć szybko. Jest, Swizy. Dobra. No to co? Poprzednia grupa. Dobra, sama się obsłużę, bo widzę, że nikt mi nie chce pomóc. Okej, rozumiem. Nie pierwszy. Trzeci. A jest już screeny. Później był DAF. Mówi czwarte miejsce. Dalej. Prezes i Kosa. Prezes tutaj. Kosa tutaj. Prezes miał miejsce. A Kosa miał z tym. Okej, to nam się wszystko zgadza. Teraz kolejna grupa. Michael był pierwszy. I tutaj pierwsze miejsce. Dalej był Sweezy. Hejka. Szuru. Siema. Dalej był Random. Dalej Marcin. I Marcin pobił miejsce czwarte. Ostatnia próbka to był Xi. I tu Xi zrobił miejsce.